baby! Woo! Dzień dobry, może nie był to najtrudniejszy i najładniejszy strzał, jaki widzieliście w Battlefield 4 ever? Ale coś w nim było, przyznajcie. Witam szanownych państwa, a dzisiaj mam wam do opowiedzenia krótką historię. Ostatnio na streamie, gdy graliśmy na naszym wspólnym serwerze, do którego oczywiście bardzo serdecznie zapraszam, gramy praktycznie codziennie, zrobiłem konkurs na egzemplarz gry Battlefield 2042. Swoją drogą, chcielibyście też taki na YouTubie? Zostawcie łapkę w górę, pomyślimy. No, zobaczymy. Zobaczymy, czy mnie zanurzują. Nie! No kuźwa, przecież klikałem! Ja pierdzielę! A w dupę z wami. Cały serwer nasz, 64 Polaków, jeden ja. I okej, zdawałem sobie sprawę z tego, że ktoś prędzej czy później mi tą kosę wsadzi, żeby zgarnąć tytuł, ale nie spodziewałem się, że potrwa to tak krótko. No cóż, niestety dla mojego portfela było to zbyt proste zadanie, dlatego spróbowałem jeszcze raz. Oczywiście ku uciesze 32 widzów z przeciwnej drużyny. Na szczęście, tym razem nie byłem sam. Wywalone. No! Oho! Leci na mnie! Co za gnoje! Co za gnojce! Ja się boję już totalnie, nie? Chłopaki, Bartek, weź mnie chroń. Będziesz mnie chronił, Bartosz? Będziesz... Kto tu jest? Chlebek, chronisz mnie? Pomóżcie mi, panowie. Let's go. Ale mam ekipę, kurde, no. O! O! Niluś, co ty robisz z robotem saperskim? Oho! Chłopy mnie nożują, chłopaki! Ło! Sheesh! O kurde! Do Boże miłość, dzięki, że mnie zabiłeś. Boże, już trójka na mnie szła. O kuźwa! O nie! Co oni robią? Jakie wariaty? Nie! Nie, nie, nie! O Boże! Kuźwa, miłość mi wsadził, no! Fuck! Oczywiście granie z widzami jest najlepszą rzeczą, jaka może być, do czasu, gdy któryś z nich cię wkurzy. Dzięki! O, tam jesteś? Wroga Helka, proszę nie dotykać dużej Helki. Powtarzam, wroga Helka, proszę nie dotykać dużej Helki przez chwilę. Dziękuję. No to kur... Lecę po ciebie, gościu. No i co? Ja pierdzielę! Chleb, róż, dupsko! Bartoszowi się nie powiodło! O! Trafię go?
uprzednie. Wejdę! Coś się oddupił. Muszę wam też powiedzieć, że przez ostatnie parę dni grając z wami w Battlefielda 4 na nowo poznałem moc niektórych karabinów. Ace 23. AK-12. Kurde, jaka to jest dobra broń. Ona jest tak stabilna. Widzicie to? Ale największą radość sprawiła mi gra F2000. Kurde! Jezu, to F2000 jest po prostu totalnym mistrzostwem świata, no. O jasna cholera! Pajsel! O, to dla ciebie! To dla ciebie, Gut! Co to było? LOL? Ta broń jest chyba rzeczywiście fajna. A kurde. Tylko muszę jakiś celowniczek jeszcze fajny do niej sobie ogarnąć. Krzakulec jeden. Ja zawsze lubiłem kolimatory, te takie ruskie. Aha. Ale to one są bez ten, bez zooma żadnego, nie? Tak, tak, tak. Ja się zastanawiam, czy jakiś sobie kurde nie ogarnąć jakiegoś zoomiczka.
wami, to. Zabicie. Coś tam jeszcze. Pojemność silnika i się tak wygrywało karty. Albo się traciło karty w taki sposób. No, to była walka. Oh!